Ośrodek Radiowo-Telewizyjny Głos Nadziei zaprasza do wysłuchania wykładu doktora Sanga Lee, wygłoszonego podczas seminarium Zdrowie z Wyboru, jakie odbyło się w Podkowie Leśnej jesienią 2002 roku. Tłumaczy Sławomir Gromadzki. Wykład czwarty. Boży cud stworzenia. Część pierwsza. Now I'd like to talk to you about creation. Teraz chciałbym powiedzieć, mówić wam na temat stworzenia. Why God created? I dlaczego Bóg stworzył? Why then the creature sinned? I dlaczego jego stworzenia zgrzeszyły? Why do you think God created? Jak myślicie, dlaczego Bóg created this human being? Nas stworzył, ludzkie istoty. And angels. Aniołów, those who will turn their back toward God. Stworzył istoty, które potem odwróciły się do niego plecami. God is love. Bóg jest miłością. When he is love, a ponieważ on jest miłością, what does love have to do? To co musi czynić miłość? Love cannot stay quiet. Miłość nie może pozostać tak nieczynna. Cicho. When you're full of love, jeśli jesteście pełni miłości, you gotta do something. To musicie coś zrobić. Right? Prawda? What would you do? Co musicie zrobić? To give love. Musicie dzielić się tą miłością. When you are full of love, jeśli jesteście napełnieni miłością, you are dying to give the love you have. To umieracie z pragnienia dzielenia się tą miłością. So that's why God had to create. Dlatego Bóg musiał stworzyć. God only creates someone who need his love. I dlatego Bóg musiał stworzyć kogoś, kto potrzebowałby jego miłości. God will not create someone who does not need his love. Bóg nie stworzyłby istoty, która nie potrzebowałaby jego miłości. God will never create someone who can exist by themselves. Bóg nie stworzyłby kogoś, kto mógłby istnieć przez samego siebie. Without his love. Bez jego miłości. Because God is love. Dlatego, że Bóg jest miłością. He like to create someone to be able to receive his love. On chce dlatego stworzyć kogoś, kto mógłby odbierać, akceptować jego miłość. Someone who need his love. Kogoś, kto potrzebowałby jego miłości. So that's why God created human being. To dlatego Bóg stworzył ludzką istotę. And angels. I aniołów. Need his love. Dlatego, że oni potrzebowali jego miłości. Okay, you have any problem with that? Czy macie jakiś kłopot ze zrozumieniem tego? I hope not, right? Mam nadzieję, że nie. And did God know that the human being going to sin? Czy Bóg wiedział, że ludzkie istoty zgrzeszą? He knew. On wiedział o tym. Why? Wiedział. Dlaczego? Why did he know? Skąd on o tym wiedział? Because he was going to create a human being who need his love. Dlatego, że on zamierzał, potrzebował stworzyć istoty ludzkie, które potrzebowały jego miłości. The creatures won't be able to live by themselves. Stworzenia, które nie mogłyby żyć tak same z siebie. It is like no plants which can live without sunlight. To tak jak roślina nie może istnieć bez promieni słonecznych. We all need his love. Tak więc my wszyscy potrzebujemy jego miłości. Well, you saw some pictures. Widzieliście już pewne zdjęcia. Even birds. Nawet ptaki. To control their population. Nawet ptaki są kontrolowane przez Boga. Oh, they need God's love to. I one również potrzebują Bożej miłości. To activate certain gene. Aby pewne geny w ich organizmach mogły być uaktywnione. To control the number of the queens, right? Aby kontrolować choćby ilość tych królowych. This is again very interesting picture. To jest ponownie bardzo interesujące zdjęcie. This paper's title is Understanding the Genetic Construction of Behavior. Tytuł tego artykułu brzmi Zrozumienie genetycznej konstrukcji zachowań.
With a scientist thought for a long time that the gene only deals with some kind of physical aspect of the body. Przez długi czas naukowcy myśleli, że geny mają związek tylko z jakąś fizyczną aktywnością naszego organizmu. But now scientists also know that gene handles the behavior. Ale dzisiaj naukowcy wiedzą o tym, że nasze geny mają wpływ na zachowanie. Well, yesterday you saw this picture. Wczoraj pokazywałem wam to zdjęcie. Which is this mother rat, right? To jest szczurzyca, samica. This rat is lacking the maternal instinct. Ta z tej strony nie posiada genu instynktu macierzyńskiego. Loving and taking care of babies also requires gene. I nawet coś takiego jak troska o swoje młode również wymaga obecności odpowiednich genów. It is just like a program in the computer. To jest tak jak program w komputerze. That program, that gene must be activated. Ten program, ten gen musi zostać uaktywniony. This rat has that gene, maternal instinct gene intact. I ta samica posiada ten właśnie gen instynktu macierzyńskiego. Okay, let's look at this paper. Popatrzmy na ten artykuł. They proved that there's a gene controls behavior this way. Naukowcy odkryli, że istnieje gen, który kontroluje zachowanie w ten sposób. This is very tiny flies called the fruit flies. To są takie malutkie muchy zwane muszkami owocowymi. And scientists observed how do they mate, the male and female. I naukowcy obserwowali, w jaki sposób dochodzi do parzenia. And this is a female. To jest samica. And this is male. A to samiec. And when this male wants to mate with this female, kiedy ten samiec ma zamiar parzyć się z samicą, this male must approach female from this direction. To musi podejść do niej, zbliżyć się z tego kierunku. This is 45 degree angle. To musi być kąt 45 stopni. It has to be right side. I musi podejść do niej z odpowiedniej strony. If male comes from this angle, gdyby samiec podszedł z tej strony, he will never succeed. To wtedy nigdy nie odniósłby sukcesu. It has to be from the right side. To musi być z odpowiedniej, właściwej strony. And this is the way which is already programmed in the male's gene. I to jest sposób, który już został zaprogramowany w genach tej muchy. Naukowcy odkryli gen zwany genem kopulacji. So this male fly never learned this behavior from his father. Tak więc ta mucha nigdy nie nauczyła się tego od swojego ojca. They never have any kind of seminar, like nigdy nie uczestniczyły one w jakichś wykładach na ten temat. They don't learn. I nikt ich tego nie uczył. It is the instinct. To ich instynkt powoduje, że zachowują we się w ten call sposób. It mating instinct. Zwany instynktem kopulacji. Instinct is some kind of behavior which has been already printed, programmed in the gene. Instynkt to swego rodzaju zachowanie, które zostało już zaprogramowane w genach. Not according to their own will. Nie ma to związku z ich wolą. It is a creator's will. To ma związek z wolą Stwórcy. God wanted them to do this way. Bóg chciał, aby one zachowywały się właśnie w ten so sposób. That's why God wrote how to mate. I dlatego Bóg wypisał w ich genach, w jaki sposób mają się parzyć. Scientists found out every fruit fly mate this way. Naukowcy odkryli, że każda muszka owocowa zachowuje się właśnie w ten sposób. I think this is very interesting. Myślę, że jest to niezwykle interesujące. 45 degree angle means ten kąt 45 stopni it's sort of not too direct, right? Oznacza, że nie może ten samiec zbliżać się w sposób taki bezpośredni do samicy. I don't think it is possible. Ja nie uważam, że to jest możliwe. If I approach her, gdybym ja spróbował zbliżyć face, się do niej face, twarzą w twarz, direct, bezpośrednio, can we sleep together tonight? Czy moglibyśmy się dzisiaj przespać? Is it gonna work? Czy to będzie działać? Never. Nigdy. It has to be, to musi być należyty right? sposób. Musiałbym inaczej postąpić. From 45 degree angle, right? Pod kątem 45 stopni musiałbym podejść. Shouldn't be that direct.
To musi być w ten sposób. Okay. And it has to be from the right side. I muszę podejść z odpowiedniego kierunku. Not left side. Nie z lewej strony, ale z prawej. You know, we human being have a two separate brain. My, ludzie, mamy mózg podzielony na dwie części. It's a right brain and left brain. Prawa półkula mózgowa i lewa półkula. The left brain is very mathematical. A lewa półkula mózgowa jest taka bardzo matematyczna. Very analytical. Bardzo analityczna. Very black and white. I taka czarno na białym. In other words, very factual. Czyli faktyczna, rzeczowa. See, this is left brain. To jest właśnie lewa półkula, fakt. Right brain. Prawa półkula to moc i miłość. Beauty. Miłość, moc. Piękno. This is beautiful. To jest piękne. Right brain is not that mathematical. Prawa półkula nie jest tak matematyczna. Right brain hate to debate. Prawa półkula nienawidzi takich debat, jakichś sporów. Right brain says beautiful. Prawa półkula mówi piękne. So when you approach woman, tak więc gdy zbliżacie się do kobiety, it has to be from right side, right? To musi być z prawej strony, and I have z właściwej strony. To her, how beautiful you are. Zbliżam się do niej, mówię, jesteś piękna. Then I have some chance. I wtedy mam pewne szanse. It makes sense. I to ma jakiś sens. And I think God is very, very beautiful. I myślę, że Bóg jest piękną istotą. Then guess what? Guess how in the female, how female supposed to respond? I zgadnijcie, w jaki sposób ta samica powinna zareagować? It is not a calculated movement. To nie jest taki wyrafinowany odruch. All female, the fruit fly female, behave this way. Wszystkie samice tych muszek owocowych zachowują się w następujący sposób. Can you guess? Czy możecie zgadnąć, w jaki sposób one reagują? Second step. Jaki jest ten drugi krok w tym przypadku? You know, all the female fruit fly are programmed. Wszystkie te samice muszek owocowych są zaprogramowane, to pretend, aby udawać, to ignore, że ignorują tego samca. The female know. I ta samica wie. But females pretend they don't know. I dlatego udaje, że nie wie. The male should never give up. Ale wtedy ten samiec nigdy nie powinien się poddawać. Male said, excuse me. I powinien powiedzieć, przepraszam. Then female stops. I wtedy ta samica zatrzymuje się. What do you want? Co sobie życzysz, czego chcesz? Then male moves. Wtedy ten samiec wykonuje odpowiednie ruchy. His position. Zmienia swoją pozycję. Then he make a, he i zaczyna has to, poruszać swoimi he has skrzydłami. To sing, he has to sing the serenade. Musi śpiewać serenadę teraz. How? W jaki sposób śpiewa? By vibrating his right wing. Poprzez wibrację swoim prawym skrzydłem. Never left wing. Nigdy lewym skrzydłem. And this how fast they should vibrate, it is also programmed in the gene. I to, jak szybko wibruje to skrzydło, jest również zakodowane w genach. So they make very beautiful sound. I dlatego wydaje on bardzo piękny dźwięk. If vibration is too low, jeśli te wibracje są zbyt niskie, too slow, zbyt wolne, then it'll sound like a... It's not romantic enough. I to nie ma w tym nic romantycznego. Not that beautiful. I nie ma w tym nic pięknego. If vibration too fast. A jeśli za szybko wibruje skrzydło, wtedy brzmi w ten sposób. I w tym też nie ma piękna. Ale to skrzydło wibruje w taki odpowiedni, właściwy sposób. And the female's genes are... I geny z samicy zaczynają się budzić. To the beauty. Reagować na to piękno. Finally successful. W końcu samiec odniósł sukces. This way, these fruit flies were already programmed to do the mating. Tak więc te muszki już zostały zaprogramowane, aby zachowywać się w ten sposób. Isn't that interesting? Czy to nie interesujące? This is not their will.
To nie jest związane z ich wolą, intencją. To Boża wola została wypisana na ich genach. Tak więc Bóg wypisał wiele różnych genów. And today human being is trying to translate God's book of the gene into our language. I dzisiaj ludzie próbują przetłumaczyć język tych Bożych genów na nasz ludzki język. So it is becoming clearer and clearer that what is will of God to have how the fruit fly to live. Tak więc teraz możemy coraz jaśniej widzieć tę wolę Bożą, która została zawarta w genach tych much. So you can see it is God controlled the gene. Tak więc widzicie, że to Bóg kontroluje te geny. That's how he controls the population of the fruit fly. I dlatego jest w stanie kontrolować ilość tych much. To maintain the balance of the ecological balance of the fruit fly. Aby zachować tę ekologiczną równowagę. Can you see that? See. Zauważacie to teraz? If God leave them alone. Gdyby Bóg pozostawił to wszystko samemu sobie, to wtedy pojawiłoby się zamieszanie, pojawiłoby się mnóstwo, za dużo much. Tak więc niezwykle ważne jest dla nas, abyśmy odkryli, zrozumieli, w jaki sposób pierwotnie Bóg nas zaprogramował. A nasze geny zostały zmienione. So severely. I to bardzo poważnie. It is hard to find out how we have been originally programmed. I dlatego bardzo trudno jest dzisiaj zrozumieć i odkryć, jak pierwotnie zostaliśmy zaprogramowani. You know, to me to be a Christian means. Dla mnie bycie chrześcijaninem oznacza to find out how am I originally programmed. Odkrycie, w jaki sposób pierwotnie zostałem zaprogramowany. How am I originally created? W jaki sposób pierwotnie zostałem stworzony? And I like to recover. I chciałbym odkryć, odbudować to. As much as possible. Na tyle, na ile jest to możliwe. With the beauty of God. Wraz z tym Bożym pięknem. And with the health messages. I wspaniałym poselstwem zdrowia. Your eating habit is a powerful input. I wasze nawyki żywieniowe również mogą ulec takim przeobrażeniom. We will get into that area. Ale potem jeszcze wrócimy do tego. During this week. W czasie tego tygodnia. God had to create. Tak więc Bóg musiał stworzyć. Because he is love. Musiał stwarzać, dlatego że On jest miłością. He wanted an object, many objects to be able to give his life. On chciał mieć wiele takich obiektów, którym mógł przekazywać swoją miłość. If he creates someone who is so perfect, gdyby on stworzył kogoś, kto jest tak doskonały, who can stay perfect, który może pozostać doskonałością, without God, bez Boga, do you think God would like to create that kind of being? To czy wydaje wam się, że Bóg chciałby stworzyć taką istotę? The beings who does not need his care. Kogoś, kto nie potrzebuje troski z jego strony. They're perfect. Dlatego, że jest doskonałą istotą. They don't need God. Taka osoba nie potrzebowałaby Boga. Well, then God made a mistake. I wtedy Bóg popełniłby błąd. That means God created another God. Dlatego, że stworzyłby drugiego Boga. Perfect one. Doskonałą istotę. Doskonałego Boga. He'll never do that. Ale On nie uczyniłby tego. So he created someone who need his love. Więc stworzył kogoś, kto potrzebował jego miłości. That means to oznacza, we are not as perfect as God. Że my nie jesteśmy tak doskonali jak Bóg. Right? Prawda? Yes. We need God's love. My potrzebujemy Bożej miłości. We become perfect with God's love. Możemy być doskonali tylko z Bożą miłością. Without God's love, bez Bożej miłości. We are going to degenerate. Pojawi się degeneracja. We will die. I umrzemy. This is us. To właśnie my. So that's why God already knew. To dlatego Bóg już wiedział. We will make a mistake. Że popełnimy błąd. Why? Dlaczego? Because we are not like God. Dlatego, że my nie jesteśmy jak Bóg. We are not
absolutely perfect one. My nie jesteśmy doskonałymi, całkowicie doskonałymi istotami. Right? Prawda? So that's why it is the creation was very risky for God. Tak więc dlatego stworzenie, to, że Bóg stworzył takie istoty jak ludzi, było czymś ryzykownym dla Boga. If he created someone like us, gdyby on stworzył kogoś takiego jak my, who is not as perfect as he is, kto nie jest tak doskonały jak on jest, who has a possibility of sinning, istoty, które miałyby możliwość zgrzeszenia, it is serious thing to think about. To jest bardzo poważna sprawa, o której powinniśmy myśleć. You know how risky it is. Wiecie, jak ryzykownym jest coś takiego? Sacrificing his son Jesus. Musiałby przecież poświęcić swojego syna Jezusa Chrystusa. Yes. Because in case his creature sins, dlatego, że w przypadku, kiedy jego stworzenia zgrzeszą, he need to save them. On musi ich zbawić. Even before the creation. Tak więc nawet przed stworzeniem God had to be prepared, Bóg musiał być przygotowany to sacrifice his son. Na to, aby złożyć w ofierze swojego syna. Wow. That much he wanted to love. To tak bardzo on pragnie was kochać. Love someone. Kochać kogoś. And we human being, i my ludzie, if we know, jeśli my wiemy, our children will betray us, że nasze dzieci zdradzą nas, and hate us, będą odczuwać do nas nienawiść, even try to kill us, nawet próbować nas zabić, we're not gonna give birth. To wtedy nie mamy zamiaru urodzić takiego dziecka. We'd like to have a children who worship us. My chcemy mieć dzieci, które będą nas szanować, who obey us. Będą posłuszne, but you know what? Ale wiecie co? God knew. Bóg wiedział, we're gonna be in trouble, że będziemy mieć kłopoty. And to save them, i aby zbawić, it will cost his own life. Aby zbawić ludzkość, wiedział, że będzie musiał zapłacić za to własnym życiem. Now he is ready to create. I teraz już był gotów do tego, aby stworzyć. It is expected risk. To było ryzyko, z którym musiał się liczyć. Can you see how much he loves? Widzicie teraz, jak bardzo on kocha? How much he wants to give love. Jak bardzo on chce darzyć swoją miłością. We cannot understand that. My nie możemy tego zrozumieć. If someone told me, oh, your children will kill you. Gdyby ktoś powiedział mi, twoje dzieci zabiją cię. Then you say, oh, I don't want to have this child. To wtedy ja bym powiedział, ja nie chcę mieć żadnego dziecka. But God already knew. Ale Bóg wiedział już o tym. See, he knew he has to save them from the trouble. On wiedział, że będzie musiał zbawić ich z problemów, w jakich się znajdą. Do you know where in the Bible it says that? Wiecie, gdzie, w którym miejscu Biblia o tym mówi? That God already knew that we're gonna sin. Że Bóg już wiedział, że znajdziemy się w grzechu. We see the Ephesians, list do Efezjan, chapter 1, rozdział 1. Popatrzcie just as na to. He chose us, w Nim bowiem wybrał nas. In him before the foundation of the world. Przed założeniem świata. God chose us, Bóg wybrał nas before the foundation of przed założeniem świata. Before the creation of the world. Przed założeniem świata. That we should be holy and without blame. Abyśmy byli święci i nienaganni. He knew that we're gonna have some blame. On już wiedział, że my będziemy naganni. Even before the creation. Nawet przed stworzeniem. Yeah. I had many problems with the creation before. Tak więc wielokrotnie kiedyś miałem problemy ze zrozumieniem spraw związanych ze stworzeniem. Why God created? Dlaczego Bóg w ogóle stworzył? Now we are sinner. Przecież my teraz jesteśmy grzesznikami. Didn't God know we're gonna sin? Czy Bóg nie wiedział, że my zgrzeszymy? God is almighty and God przecież is Bóg omniscient. Jest wszechmogący, wszechpotężny. So why did he create this kind of people who is going to sin? Dlaczego więc stworzył takie istoty, które zgrzeszą? We thought that was the right kind of argument. My myśleliśmy, że to był taki argument, nad którym trzeba było się zastanowić. But now you know. Ale teraz wiecie. It is a wrong argument.
że to nie jest właściwy argument. It is very factual argument. To jest taki faktyczny, rzeczowy argument. We are not knowing the truth. I nie znamy jeszcze prawdy. If you know, ale jeśli znacie, how much God is love, jeśli wiecie, jak wielką miłością jest Bóg, you cannot argue this way. To nie jesteście w stanie dopuszczać się do takiej argumentacji. Even though we sin like this, i możecie powiedzieć, że nawet jeśli zgrzeszemy w ten sposób, world becomes so evil, pomimo tego, że cały świat staje się tak zły, and you knew all this, to wy wiecie, and yet you created us. I wiecie o tym, że Bóg wiedział o tym, że tak się stanie, to pomimo tego stworzył nas. And you sacrificed your son for us. I oddał na ofiarę swojego Syna dla nas. What a love. Co za miłość. This is the truth. To jest prawda. This is the truth of creation. Prawda związana ze stworzeniem. As a fact, creation is so tasteless. Stworzenie jako fakt pozbawione jest smaku. Knowing this, ale wiedząc o tym, we can study the creation now. Możemy teraz studiować zagadnienia związane ze stworzeniem. We are created in his love. My jesteśmy stworzeni w jego miłości. And he wanted to give his love to someone. I on pragnął obdarzyć kogoś swoją miłością. Now we get into the fact of creation. Okay? Teraz mówiliśmy o fakcie związanym ze stworzeniem. How did God create human being? W jaki sposób Bóg stworzył ludzkie istoty? And we say God used some dirt. Mówimy, że Bóg użył czegoś w rodzaju prochu ziemi, gliny. And he made some form with the, i uczynił taką postać przy pomocy błota. What did he do? I co następnie zrobił? Then he made two nostrils. Następnie ulepił nozdrza. Then he blew his breath of life into the nostrils. I tchnął w te nozdrza tchnienie życia, dech życia. Then this mud man stood up. I wtedy ten gliniany człowiek, ta gliniana postać stanęła. Is this how God created Adam? W ten sposób Bóg stworzył Adama? This is a Christian myth. To jest taki mit chrześcijański. It's mud. Mamy błoto czy glinę. And he breathed breath of life. I w tą rzeźbę z gliny Bóg tchnął tchnienie życia. Then suddenly mud became a human being. I nagle to błoto stało się ludzką istotą. Is this way you understand creation? Czy w ten sposób rozumiecie stworzenie? I refuse to accept this. Ja nie chciałem zgodzić się z takim zrozumieniem. I was always struggling with the creation of humanity. Zawsze zmagałem się z tym zagadnieniem związanym ze stworzeniem. Then one day I read the Bible. Aż któregoś dnia czytałem Biblię. In the Bible. I zauważyłem, że w Biblii there are no mud men. Nie ma czegoś takiego jak rzeźba z gliny. God had, God, Bóg miał. God had dust. Bóg miał proch. And proch ziemi. From dust. I z tego prochu ziemi. He made a man. Uczynił mężczyznę. Yeah. Then into his nostril. I następnie w jego nozdrza. There is man. Tutaj miał właśnie tę postać człowieka. And this man become. I ten człowiek stał się living soul. Duszą żyjącą. Man become living soul. Człowiek stał się duszą żyjącą. In the Bible, w Biblii you cannot find mud man. Nie znajdziecie czegoś takiego jak człowiek z błota. Then I said, i wtedy powiedziałem, yes! Tak! Now I can explain it scientifically. Teraz muszę to wyjaśnić z naukowego punktu widzenia. Okay. To create a man, aby stworzyć człowieka, God need to create a single cell. Bóg musiał stworzyć pojedynczą komórkę. Right? Prawda? Because all of us coming from a single cell. Dlatego, że wszyscy pochodzimy od jednej pojedynczej komórki. Every one of you. Każdy z was. All of us. Wszyscy. We started with a single cell, right? Wszyscy rozpoczęliśmy egzystencję od jednej komórki. So if God can create one single cell for Adam. Tak więc jeśli Bóg mógł stworzyć jedną komórkę, z której miał wziąć się Adam. He can bless the cell
to wtedy może pobłogosławić tę komórkę. And cell can divide, i wtedy ta komórka może się powielać, rozmnażać. And it can become man. I w ten sposób może pojawić się człowiek. Right? Prawda? Then into the nostril of the man. I wtedy w nozdrza tego człowieka, mężczyzny, now he is a living Bóg tchnął dech życia i teraz on stał się istotą żywą. Now I'm thinking. Ale myślę, how can he make a single cell? W jaki sposób on mógł stworzyć pojedynczą komórkę? So creation of human being becomes simple this way, tak więc right? W ten sposób stworzenie człowieka staje się czymś prostym. Let's analyze the cells. Zastanówmy się przed chwilę nad tym, czym jest komórka. Let's look at the fact of the cell. Popatrzmy na fakt związany z komórką. Chemical fact. Co może być tym faktem? What do you need to build a cell? Czego potrzebujecie, aby zbudować komórkę? Some protein. Trochę białka. Right? Yeah. Protein makes a cell membrane. Dlatego, że błona komórkowa zbudowana jest z białka. And what else do you need? Co jeszcze potrzebujecie? Oh, we need a nucleus. Potrzebujemy jądra komórkowego. Inside the nucleus? A wewnątrz jądra? We need some genes. Potrzebne są geny. What is the chemical structure of the gene? A jak wygląda budowa chemiczna genu? Well, some DNAs. Zawiera on DNA. DNA is very simple chemical structure. A DNA ma bardzo prostą budowę chemiczną. Okay, we need the protein. Potrzebne jest więc białko. Mm-hmm. And we need some DNA. I potrzebne jest DNA. What do you need to make a protein? Co jest potrzebne, żeby mieć białko? Nitrogen. Azot. Right? Prawda? You need some carbon. Potrzebny jest węgiel. Oxygen. Tlen. And the hydrogen. I wodór. That's what you need. To wszystko, co jest tu potrzebne. To make a DNA. Aby mieć DNA. You need carbon. Potrzebujecie węgiel. Hydrogen. Wodór. Right? Oxygen. Tlen. And what else? I co jeszcze? Maybe some phosphate, right? Może trochę fosforu. And to make this cell. I aby stworzyć taką komórkę. God can create all these atoms. Bóg najpierw musiał stworzyć wszystkie atomy, z których so zbudowane said, są te pierwiastki. Okay, więc Bóg powiedział. I'll have to make some atom. Dobrze, muszę mieć więc atom. Okay. How can you make atom? A w jaki sposób stworzycie atom? Hmm. Do you know the structure of the atom? Wiecie, jak wygląda budowa atomu? Okay, let me show you on the picture. Pokażę wam to na zdjęciu. Structure of the atom. Jak wygląda budowa atomu? I think you learned this from elementary school, actually. Myślę, że uczyliście się tego w szkole podstawowej. This is the nucleus. To jest jądro atomu. And what is this? A co to jest? What is this? Co krąży wokół tej orbity? Electron. Elektron oczywiście. Electron circles around the nucleus, right? Elektron krąży wokół jądra atomu. So it look like a sort of cloud here. To wygląda tak jakby za mgłą. This is nucleus. To jest jądro. When you magnify the nucleus, gdy powiększycie jądro atomu, now you see two different kinds of particles. To tam zauważycie dwa różne rodzaje cząsteczek. Okay, this yellow particle. Ta żółta cząsteczka. And red particle. I ta czerwona cząsteczka. Okay. Now, let's look at this in detail. Przyjrzyjmy się temu w szczegółach. Yellow particle scientist called neutron. Ta żółta cząsteczka jest określana przez naukowców mianem neutronu. They don't have a color, by the way. One nie mają oczywiście kolorów. The same color. And this red one they call it proton. A ten czerwony to proton. So to make atom. Tak więc aby mieć atom. All you need is a proton and a neutron. Wszystko czego potrzebujecie to proton i neutron. Okay. So they look at the neutron here. Tak więc naukowcy patrzą na to, co znajduje się w protonie i w neutronie. Inside of them. I tam wewnątrz protonu i neutronu. There's a three smallest particles. Znajdują się trzy jeszcze mniejsze cząsteczki. And the proton. I proton three smallest również particle. Zawiera trzy mniejsze cząsteczki. This is the smallest particle today scientists know. To są jak do tej pory najmniejsze cząsteczki, jakie udało się odkryć naukowcom.
So, if God can create this, tak więc jeśli Bóg jest w stanie stworzyć to, the smallest particle, te najdrobniejsze cząsteczki, the name is a quark, które noszą nazwę kwarków, quarks. If God created quark, tak więc jeśli Bóg jest w stanie stworzyć coś takiego jak kwark, he can make a proton and neutron. To wtedy jest w stanie zbudować proton i neutron. Then he put together proton and neutron in the nucleus. I może wtedy wiąże, połączyć neutrony i protony. Then he changes quark and make an electron. I wtedy może również zmienić, przekształcić kwark i stworzyć z niego elektron. Ta-da, you have an atom. I macie wtedy atom. How many different kinds of atom? Jak wiele różnych rodzajów atomów? Any czy ktoś mógłby powiedzieć, mamy jakiegoś chemika wśród nas? You forgot that the periodical chart. A zapomnieliście już, jak wygląda ta tablica Mendelejewa? About 100. Około 100. I forgot myself. Sam zapomniałem. About 120 different kinds of około 120 atoms. Różnych rodzajów atomów. You know, actually all atoms are made of quark. I właściwie wszystkie atomy są zbudowane z kwarków. You know how, why atoms are different? Wiecie, czym różnią się atomy? Na czym polega ta różnica? It's all made of quarks. One przecież wszystkie zbudowane są z kwarków. Or a proton and neutron. I proton i neutron. But the only difference between all different atoms are. Ale jedyną różnicą, która sprawia, że te protony i neutrony różnią się między sobą, it is numbers. Są liczby. Hydrogen. Wodór. Only one proton. Posiada tylko jeden proton. Helium. Hel. Two proton. Dwa protony. Oxygen. Tlen. Eight proton. Osiem protonów. Carbon, węgiel, 6 proton. 6 protonów. Nitrogen, azot, 14 proton. 14 protonów. It's all same thing. To wszystko właściwie to samo. The difference is number. Różnicą się tylko liczbą tych. The number of the proton determines number of the neutron. Liczba protonów określa również liczbę neutronów. The number of proton determines number of electrons. A liczba protonów również mówi o tym, jaka będzie liczba elektronów. They all come from the quark. Wszystkie one pochodzą od kwarków. So, everything in the whole universe, tak więc is wszystko w całym wszechświecie made of quarks. Zbudowane jest z kwarków. Your quark. Ty jesteś kwarkami. I'm quark. Ja jestem kwarkami. His quark. Ty też jesteś kwarkami. She's quark too. I ona też jest kwarkami. Yeah. This plastic is quark. I ten plastik to też kwarki. And this piano is quark. I to pianino jest kwarkami. We're all bunch of quarks. My wszyscy jesteśmy kupą kwarków. We're all quarks. Wszyscy jesteśmy kwarkami. When Bible says dust. Gdy Biblia mówi o tym prochu ziemi. In Hebrew it means particle. To w języku hebrajskim to może mieć odnosić się do cząsteczki. God used the particle. Bóg użył cząsteczki, to make atom. Aby stworzyć atom. And do you find the quark in the Bible? Czy wy znajdujecie takie miejsce w Biblii, gdzie możemy czytać o kwarkach? And I was so curious. Ja byłem tak ciekaw, czy tam znajdzie się. Of course, Bible says dust. Oczywiście Biblia mówi proch. But dust was not enough for me. Ale proch dla mnie nie wystarczał. And I, you know, because dust means particle. Dlatego, że proch to też cząsteczka. But there are many different kind of particles, right? Ale przecież jest wiele różnych takich cząsteczek. Proton is particle. Proton jest cząsteczką. Neutron is neutron particle. Jest cząsteczką. Electron is particle. Elektron jest cząsteczką. And quark is the first particle. A kwark jest pierwszą cząsteczką. The particle of the particle. To jest cząsteczka cząsteczek. When you don't know the name quark, jeśli nie wiecie tej nazwy, nie znacie kwark, how would you describe the quark? To jakbyście opisali to, czym jest kwark? Well, you would say, moglibyście powiedzieć, first particle. To jest pierwsza cząsteczka, right? Prawda?
how would you say a little bit more noble way? A co moglibyście powiedzieć na ten temat od strony Nagród Nobla? Prime particle. To jest taki podstawowy, główna cząsteczka. Do we have a prime particle in the Bible? Czy mamy w Biblii coś takiego jak ta główna, podstawowa cząsteczka? If Bible says a prime particle, gdyby Biblia mówiła o tym w ten sposób, or prime dust, albo ten pierwotny czy podstawowy proch ziemi, it should be quark, right? To musi być kwark. I was so curious. I byłem tak ciekaw. And I was searching. I szukałem w Biblii. All over the party, all over the Bible. Szukałem w całym Piśmie Świętym. So I did the word search. Tak więc przeprowadziłem takie studium naukowe Pisma Świętego. Szukałem słowa proch. Because dust is a particle. Dlatego, że proch jest cząsteczką. And I was trying to find prime dust. I próbowałem znaleźć takiego zwrotu pierwotny proch albo pierwsza cząsteczka. But when I checked the first, ale kiedy początkowo szukałem tego, it was not there. To nie widziałem tam czegoś takiego. When I typed in my computer, i gdy pisałem na komputerze prime, właśnie to słowo pierwotny, podstawowy, I got something. To znalazłem coś. You know? Let me show you this. Pokażę wam jeszcze coś. I'm sorry, it's in the book of Proverbs. To znajduje się w Księdze Przypowieści. Let me show you this. This is very Pozwólcie, że wam to pokażę. To jest bardzo interesujące. Book of Proverbs, chapter Księga 8. Przypowieści, rozdział 8. See, book of Proverbs is a book of wisdom, right? Księga Przypowieści jest księgą mądrości. Wisdom. Mądrość, tu mamy to słowo, mądrość. Does not wisdom cry out? Czy to mądrość nie woła? Słuchaj, mądrość tak woła. See, Bible says the wisdom is not just quiet. Biblia mówi, że mądrość nie siedzi tak sobie cicho. Wisdom cries out. Ale woła. Wisdom pounds. To mądrość puka bardzo mocno do drzwi. See, wisdom is a will of God. To ta mądrość jest wolą Bożą. Wisdom is a word of God. Jest słowem Bożym. Wisdom is a power of God. Jest mocą Bożą. And all this, how this flies, fruit flies made is with the wisdom of God. I to, w jaki sposób dochodzi do parzenia się tych muszek owocowych, ma związek właśnie z Bożą mądrością. Podobnie też, jeśli chodzi o ten instynkt macierzyński u szczurów, u mysz, ma związek z mądrością Bożą. To mądrość Boża stwarza. Gdy w tym ósmym rozdziale czytamy słowo ja, to oznacza mądrość. I call you. Ja wezwałem was. That means wisdom is calling. To znaczy, że to mądrość was wzywa. Okay, now let's proceed. I wisdom, right? Popatrzcie, ja mądrość. So Bible is personifying wisdom as a person. Tak więc Pismo Święte personifikuje mądrość i odnosi to do osoby. It says I. I mówi ja. Wisdom. Ja, mądrość. Okay. Now, from this point on, od tej pory, whenever you see the word I, kiedykolwiek będziecie widzieć słowo ja, or me, albo mnie, that's wisdom, okay? To będzie chodzić o mądrość. Okay, let's read this. Przeczytajmy to. Okay, it's 22nd here. Wiersz 22. Lord possessed me. Pan stworzył mnie. What's me? Co to jest to mnie? Wisdom. Mądrość. Okay. Because God had word. God has the wisdom. That's dlatego, same thing, że Bóg right? posiadał słowo, miał mądrość. Lord possessed me at the beginning of his way. Pan stworzył mnie jako pierwociny swojego stworzenia. From the very beginning. Na początku swoich dzieł. Wisdom was with God. Już na początku mądrość była z Bogiem. It reminds you the very first chapter of the John, right? To przypomina wam pewnie pierwszy rozdział Ewangelii Jana.
In the beginning, na początku było Słowo. Word was with God. I to Słowo było u Boga. Remember? Pamiętacie to? Before his works of old, na początku swych dzieł z dawna, I have been established from the everlasting. Przed wiekami byłam ustanowiona. What is this od początków. Czym jest to ja tutaj? Wisdom. To jest mądrość. Okay. From the beginning, before there was ever an earth. Od początków, przed powstaniem świata. We're talking about creation now, right? Mówimy teraz o stworzeniu, prawda? Okay. Verse 24. Wiersz 24. When there were no depths. Gdy jeszcze nie było morza, I was brought forth, zostałam zrodzona. When there was no fountains, gdy jeszcze nie było źródeł obfitujących w wodę, abounding water, and before the mountains were settled, i zanim góry były założone, before the hills were settled, i powstały wzgórza, I was brought forth, zostałam zrodzona. Talking about creation, right? Mowa jest tutaj o stworzeniu. Okay, now we're coming close now. Teraz zbliżamy się do sedna sprawy. While as yet he had not made the earth. Wiersz 26. Gdy jeszcze nie uczynił ziemi or the fields, i pól. Now look at this. I popatrzcie teraz na to. Or the primeval dust of the world. Pierwszych brył gleby, czyli tego pierwotnego prochu ziemi w języku angielskim czytamy. Even before God created quarks. To właśnie wtedy, wcześniej, Bóg już stworzył kwarki. Wisdom was there with the God. I ta mądrość była wtedy z Bogiem. I don't know how Polish Bible, nie wiem, jak polski przekład oddaje ten fragment. How is it translated? Okay. Pierwszy proch. We have some other translations. We have a quark in the Bible. Tak więc mamy kwarki w Biblii. Bible is truly book of wisdom. Tak więc Biblia jest naprawdę księgą mądrości. There's no other books of religion. Nie ma żadnej innej religijnej książki. Talk about creation this way. Która mogłaby w ten sposób mówić o stworzeniu. They don't even talk about creation. Nie mówią nawet w ogóle o stworzeniu. And now Bible says God created with the primeval dust. Ale Biblia mówi, że Bóg stworzył nas, posługując się tym pierwotnym prochem ziemi. Mountains and hills. Bóg stworzył z tego wzgórza, góry i wszystko. With the quark. Przy pomocy kwarków. Praise the Lord. Chwała Panu. I love to be a Christian. Ja uwielbiam być chrześcijaninem. You know, and my Bible is the truth. I moja Biblia jest prawdą. So now you know, tak więc teraz wiemy, God created quark. Że Bóg stworzył na początku kwark. And God made everything with a quark. I Bóg uczynił wszystko z kwarków. Why? Dlaczego? To give his love. Aby obdarzyć swoją miłością. We'll find out next lecture. Podczas następnego wykładu odkryjemy, how he proceeded his creation. W jaki sposób on czynił postępy w kwestii stwarzania. Amen. Amen.